Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Już w zasadzie widzicie co się będzie działo, czyli artyleria i to jeszcze trzeciego poziomu, więc no osoby, które nie cierpią artylerii, no to możecie nie oglądać, ale chciałbym pokazać tą bitwę, ponieważ jest to bitwa na tej artylerii do tej pory zarejestrowana jedna z lepszych. A zaraz powiem dlaczego. A gracz, który wykonał tą bitwę, jak przed chwilą powiedział, jest początkującym graczem, który tak naprawdę artylerią grać nie potrafi, czyli Acab. Cześć. Cześć, Faja. Słuchaj, serio jesteś początkującym graczem, bo początkujący gracze po tysiącach bitew nie mają zazwyczaj takich WN-ów. To znaczy, wiesz, ogólnie to jest moje pierwsze konto, tylko... No, po prostu mogę powiedzieć, że dobrze gram, bo moi znajomi, których później pozdrowię, po prostu uczą mnie w to grać, wiesz? Mhm. Tak jest. A co to w ogóle znaczy ten ACAB? To jest z angielskiego, jak to? Alcops are bastards. Czyli taki jakby po angielsku to znaczy wszyscy policjanci to gnoje. Taki odpowiednik Aha. naszego polskiego HWDP. Tak jest. Okej, słuchaj, i co, kupiłeś sobie, tak mi mówiłeś przed bitwą, przed nagrywaniem, że kupiłeś sobie artylerię, tak, dla jaj, a tak naprawdę artyleriami za bardzo grać nie umiesz, czyli można powiedzieć, to jest twoja pierwsza artyleria, czy jak? Tak, to znaczy, to jest moja chyba druga artyleria, bo tak jakoś sobie siedziałem, grałem i jakaś była ta, jak to, obniżka na tą artylerię i tak mówię, a z nudów sobie ją kupię, nie? I tak zagrałem parę bitew. No i tak, kurwa, mówię, a pogram sobie, nie? No i taką bitwę mi się udało ukręcić. Tak jest. Znaczy, coś tam wiesz, jeżeli chodzi o grę artyleriami, czyli schowałeś się za budyneczkiem, no i strzelasz. Nie wiem, czy potrafiłbyś ocenić tą artylerię, jeżeli nie grałeś jeszcze wieloma artyleriami, ale tak po tych kilku bitwach, co ona ma takiego fajnego, twoim zdaniem? No, według mnie no, jest dosyć celna, no i dobry damage robi, nie? Obrażenia są spoko, wchodzi, kurczę, wszystko. Mhm. W każdym bądź razie amerykańskie artylerie, tak samo jak francuskie, bardzo mi się podobają, no szczególnie 8 i 9 tier, no jeżeli dojdziesz do tych tierów, to zobaczysz moc, ale już 5, 6, 7 również, te amerykańskie działa po prostu mają, artylerie mają bardzo niezłe pieprznięcie. No i cóż, gra artylerią, no co tu można opowiadać, no tak naprawdę to jest stanie w miejscu i klikanie, no i dlatego artylerie są nielubiane, ale wiesz o tym, że będą zmiany, bo teraz jest ta piaskownica, nie wiem czy się tym interesowałeś. Tak, znajomi mi coś tam mówili, wiesz? No, ciekaw jestem jak to będzie z tymi artyleriami po tych testach, jakieś ogłuszenia, słabsze obrażenia i tak dalej, i tak dalej. W sumie to dobrze, bo ja osobiście też artylerii nie lubię. Ogólnie to tak gram, nie wiem, TDK-ami, ciężarami, nie? I nieraz mi zepsuły fajną zabawę i fajną bitwę, te kurwy. No, ale jak widać wchodzi. Już tak, trzeci zniszczony pojazd. Ale no cóż, twoi sojusznicy, no niestety giną. I to... Za niedługo chyba zostaniesz sam, ale to jeszcze chwilkę potrwa. Wiesz, kolejny zniszczony. Ja osobiście myślałem, że tu już wiesz, bitwa będzie przegrana na 100%. To mówię, a pomogę im ile mogę, nie? Tam zrobię sobie tego damage'u. Ale potoczyło się inaczej. Dobra, no i cóż, teraz... PZK. No tu niestety nie weszło, Pegax, kurwysyn. No zobaczmy, no... Oh my god. No i cóż, nie masz tu żarówy, ale zapewne już wie, gdzie jesteś. Atakują artylerię twoją, która zaraz prawdopodobnie zginie, bo jest odkryta. No i zostaniesz sam za chwileczkę.
No teraz co tu będzie się działo, to jest po prostu karuzela śmiechu. Tak jest. Ta artyleria jeszcze tam coś ucieka. Nie wiem, co ta PZ-ka robi. Powinna ją już dawno... Dobra, no i teraz jesteś sam na 6 pojazdów. Powinieneś po prostu tego nie przeżyć, ale... O, tu miałem szczęście, taran... że z tego tarana weszło. Tak, nie dość, że taran, to jeszcze sobie, można powiedzieć, uzyskałeś ochronę. No, można tak powiedzieć. Na razie w postaci jednego czołgu. No zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jeszcze 5 pojazdów. Jedzie do ciebie trzeciotierowy czołg ciężki. No i dużo nie pojechał, nie? No, weszło w boczek, boom. Ładnie. Za full. Tak jest. Oczywiście w takich sytuacjach pamiętajcie, że trzeba poczekać na przynajmniej jednego kumpla, bo tu widać to przeładowanie nie jest zbyt szybkie. To nie są artylerie francuskie, które mają przeładowanie szybciutkie. Nie wiem, czy pamiętasz, ile to jest. 15 sekund więcej? Nie, nie pamiętam, wiesz. Tak jakoś nie interesowało mnie to. No ale tak jest, nie, tak no jest. Według mnie, nie chcę nikogo to obrażać, ale według mnie to byli głupki, nie? Zamiast poczekać, albo tam, nie wiem, za tym domkiem podjechać czy coś i mnie po prostu to wyjeżdżali jak jakieś imbecyle. Dobra, i teraz kolejny pojazd. Ten już taki ostrożniejszy. Tak, tak. No to też już mi się udało. Spójrz. No i myk, myk. I w ogóle, że się dignąłem od tego TDK, nie? To już taki fart. No i cóż, jeszcze 3 pojazdy. Oni już troszeczkę posrani. Nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, jak cię tu załatwić. Oczywiście to jest wiadome, jak cię załatwić. Po prostu by poczekał na kumpla. W dwójkę by wyjechali. No dokładnie. Jednego byś zabił, drugi by cię zabił i tyle, nie? No i jedzie kolejny imbecyl. No debile, po prostu debile. Debil po prostu, no niestety. Już sobie tu ładnie uzyskałeś niezły ten ochronę. No i cóż, teraz to już jest posrany koleś, nie? No. Zapewne. Nie wie, co się dzieje. Co to za czołg? Oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, bo jak widać, to są jeszcze bardziej początkujący gracze niż ty. Dobra, tutaj widzę, próbujesz. Ja próbowałem sobie... stąd jakoś wyjechać, bo widziałem, że ten Tedek od nich jest na kapie, nie? Szukałem jakiegoś przestrzału. Chciałem zobaczyć, gdzie on jest. No i wykorzystując zwłoki wrogich pojazdów, już wiesz, gdzie jest. O, tak. No i jest w takim miejscu niezbyt dobrym dla ciebie, no, to próbowałeś. Tak, właśnie próbowałem, nie wiedziałem, czy to będę miał przestrzał, jak mówiłem, na artyleriach nie grałem zbytnio dużo. No. I tak szukałem. Słuchaj, on cię ma na hita. Tak. No sytuacja, ale tu jest jeszcze jeden wrak, to może jakoś za niego. Tu też miałem parta, bo koleś się zaraz zobaczycie zresztą. O, mówię, a jadę na niego. A on się w tą stronę patrzy, no to jeb mu, kurwa. Jeb! No i 9 zniszczony pojazd, no i została artyleria. Drugotierowa. No i trzeba go po prostu tylko złapać. Tak. Chociaż też jeszcze nie wiadomo, bo no ja tak, by cię trafił. Ja tak sobie pomyślałem, a mówię, a pewnie tutaj jak to było takie zamieszanie, to mówię, przyjedzie do mnie i mówię, poczekam sobie, nie na niego. Dobra, już ostatni został, to tak delikatnie prędkość razy 2 dam. I zaraz się pokażę. Tak jest. No jest brytyjski, no niecelne strzały. I tutaj taka walka. Tu w sumie nie walka. Pomyślałem, bo mogłem go starana walnąć i chyba ja bym przeżył, on by zginął, nie? Ale tak się bałem, bo mówię, mam tylko 30 hapsów. I znowu niecelny strzał. No i teraz ty już przeładowałeś. Myk! I bum. Jest.
Słuchajcie, no tak sobie powiecie, że bitwa oczywiście nic wybitnego i tak dalej, ale jest w tej bitwie jednak coś wybitnego, ponieważ jeżeli chodzi o Wodry Place, jest to wynik we wszystkich patchach najlepszy, jeżeli chodzi o zniszczone pojazdy na tym czołgu. Nikt jeszcze na M7 Priście nie zniszczył 10 pojazdów, przynajmniej nie zarejestrował tego na Wodry Place. Tutaj jeszcze mamy Kołobanowa, medal Starka, obrońca, high caliber, specjalista. Jeżeli chodzi o EXP, to też jest wynik bardzo topowy, ponieważ jest to drugi wynik we wszystkich patchach, jeżeli chodzi o EXP. No i tylko 7 graczy zrobiło Kołobanowa na tym pojeździe, więc myślę, że warto pokazać taką bitewkę. Oczywiście artylerie trzeciotyrowe, no myślę, że no, tak samo się gra jak na wyższych tirach, tylko tutaj zasięg jest słabszy, ale wszyscy ci podjeżdżali i się udało. Udało się. Dobra, to widzieliście tą powtórkę, a jeżeli byś chciał ACAP właśnie pozdrowić tych kumpli, którzy cię uczą, to proszę. No to tak, chciałbym mówić Gierka 69, mojego przyjaciela, no i Czarnucha 44, nie? To są właśnie moi znajomi, którzy pomagają mi, mówią jak grać, co robić, no i dzięki nim staję się lepszy, nie? No i to byłoby na tyle. Tak jest, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. No, do zobaczenia, siemanko.